Od połowy września odczuwamy zwiększoną presję migracyjną. Zatrzymujemy cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywają na terytorium Polski, a także nielegalnie usiłują przekroczyć granicę polsko-niemiecką właśnie, by dostać się do Niemiec. Zatrzymujemy najwięcej obywateli Iraku, Syrii, Afganistanu, Jemenu, a także Iranu. Cudzoziemcy w różny sposób próbują dostać się do Niemiec. Przekraczają granicę albo pieszo przez nasypy kolejowe, również przez przejście drogowe w Słubice-Frankfurt, a także jadąc samochodami w ukryciu w przestrzeniach towarowych busów. Funkcjonariusze Straży Granicznej prowadzą cały czas patrole. Typujemy do kontroli auta, którymi mogliby być przewożeni cudzoziemcy. Wiemy mniej więcej, jakimi środkami transportu się poruszają i te samochody są kontrolowane. Cały czas patrolujemy tutaj obszar przygraniczny. Te patrole są i te patrole na pewno ulegną zwiększeniu.